Edyta Nawrocka, witam Państwa 5 grudnia. Zapraszam na serwis informacyjny. Choć w Wałbrzychu nie ma już działających kopalń, tradycje górnicze są tak silne, że nadal emerytowani górnicy świętują Barbórkę. Aura nie oszczędziła górników składających kwiaty pod pomnikiem pamięci górnictwa wałbrzyskiego. Przejście w uroczystym pochodzie z kościoła pod wezwaniem aniołów stróżów pod pomnik odbywało się w strugach deszczu. Wałbrzyskim górnikom towarzyszyli górnicy z partnerskiego miasta Freiberg. Nasi górnicy co roku wyjeżdżają do Freibergu w czerwcu, bo wtedy w Niemczech przypada górnicze święto. Nasi wspaniali górnicy dokonali już tego, co po zamknięciu kopalń najlepiej przyszło nam zrobić, czyli zadbać o pamięć, ten piękny pomnik temu właśnie służy. Dobrze, że się tak spotykamy co roku i kultywujemy tą tradycję górniczą, dlatego żeby nam przekazać tą pamięć młodszym kolegom, młodszym naszym dzieciom, wnukom, bo już mam dwoje wnucząt, także dobrze jest, że organizujemy takie. Póki my będziemy, to żeby ten pamięć górnicza była. Tradycyjnie już Barbórkę zakończyła wielka biesiada górnicza w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji. Biesiadzie towarzyszył program artystyczny w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Wałbrzych. Prezydium górnicze nadawało imiona piwne i sprawdzało, czy górnicy są prawidłowo ubrani w strój galowy. Jeśli u kogoś stwierdzono jakąś nieprawidłowość, mógł trafić w dyby. Górnicy przy piwie wspominali czasy, kiedy Wałbrzych był górniczą potęgą. Przepracowałem w kopalni Wałbrzych 25 lat od początku. Przejście na emeryturę w 90 roku. W ratownictwie górniczym byłem około 20 lat. Także udało mi się w tym czasie i moim kolegom pomóc niektórym poszkodowanym. Kultywowanie tradycji w obecnym czasie jest coraz bardziej sprawiającym nam przyjemność. Szczególnie mi, który bardzo krótko miałem styczności zaraz na początku swojej drogi zawodowej z górnictwem. Jedynie rodzinnie jestem powiązany, bo mój ojciec pracował w kopalni, czy jego inni krewni. Przy okazji każdej Barbórki pojawia się pytanie, czy nagłe zamknięcie kopalń w Wałbrzychu było konieczne. Teraz jak patrzymy na tę sytuację z perspektywy tych 20 lat, wiemy, że to było za szybko, że można było inaczej spróbować z problemem rozwiązać. No chociażby patrząc na to, co stało się w sąsiedniej Nowej Rudzie, że te kilka lat później spowodowało, że było to mniej bolesne. Na pewno mniej bolesne niż w samym Wałbrzychu. Jedną z głównych atrakcji było pasowanie na górnika prezydenta Romana Szołemeja, który cierpliwie wytrzymał stanie na beczce i polewanie głowy piwem. Prezydent skoczył przez skórę, a potem pochwalił kultywowanie tradycji i obiecał, że będzie wspierał wałbrzyskich górników. Historia polskiej piosenki i muzyki filmowej to temat przewodni tegorocznego koncertu noworocznego. Podczas koncertu wystąpią niepełnosprawni wokaliści i laureaci ogólnopolskich festiwali oraz chór integracyjny. Chór poprowadzi Agnieszka Kraus-Nabielec. Koncert noworoczny stał się już nie tylko tradycją, ale też częścią historii Wałbrzycha. Co roku podczas koncertu niepełnosprawni udowadniają, że są twórczy, kreatywni, a muzyka jest częścią ich życia i daje radość. Dziś trudno uwierzyć, że wszystko zaczęło się 19 lat temu. Kiedy zaprosił mnie do Lubska, małego miasteczka w województwie lubuskim, kolega, dyrektor tamtejszego Domu Kultury, który postanowił zorganizować konkurs dla śpiewających osób niepełnosprawnych. Zaprosił mnie do jury, zaprosił mnie jako również reżysera koncertu galowego tego swojego przedsięwzięcia. Kiedy jechałem tam do tego Lubska z duszą na ramieniu, wystraszony, bo nigdy nie miałem kontaktu z osobami niepełnosprawnymi, ani w rodzinie, ani w bliskim jakimś kręgu znajomych, no ale kiedy dojechałem, kiedy zobaczyłem, na czym rzecz polega, zaangażowałem się bardzo mocno zarówno w tamtejszym festiwal, jak i potem organizując swój na terenie Dolnego Śląska. Pierwsze tego typu prezentacje twórczości osób niepełnosprawnych na terenie Dolnego Śląska organizowane przez Jerzego Karmińskiego odbyły się 17 lat temu w Jeleniej Górze, potem we Wrocławiu, a od 1998 roku organizowane są w Wałbrzychu. Tu też działa Stowarzyszenie Motyl od tego czasu i tu co roku po prostu organizujemy warsztaty, a potem koncerty w wykonaniu uzdolnionych muzycznie osób niepełnosprawnych z całej Polski. Na początku zapraszani byli wykonawcy z wybranym przez siebie repertuarem.
6 lat temu odważyliśmy się śpiewać w chórze razem z wolontariuszami, osobami sprawnymi, zdrowymi, tu z Wałbrzycha, również ze Świdnicy. Pierwsze nasze próby to była muzyka gospel i tak się nawet nazwaliśmy, Wałbrzych Gospel Chór. Ale nawiązaliśmy współpracę z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu, a ściślej z programem reintegracji społecznej i zawodowej mieszkańców powiatu wałbrzyskiego, programem Fenix, który oprócz różnych innych przedsięwzięć obejmuje też właśnie doroczny koncert noworoczny, który zmienia swoją tematykę, ponieważ jest często adresowany do rodzin, do ludzi, do ich otoczenia. W ubiegłym roku publiczność mogła usłyszeć największe przeboje polskiego bluesa i rocka. Tematem przewodnim tegorocznego koncertu będzie historia polskiej piosenki i muzyki filmowej. Od lat 30. te filmy, które lansowały różne piosenki, prawda, były tym pierwszym nośnikiem popularyzującym nową twórczość w tej dziedzinie, a później piosenki, które po prostu pojawiały się w różnych filmach, aż do współczesnych. Na przykład jest taki film niedawno, Idealny facet dla mojej dziewczyny, gdzie jest przepiękna pieśń churalna, którą przedstawimy. Coroczne występy podczas koncertów noworocznych są, jak mówi Karmiński, bardzo ważne dla uczestników. Wzmocnieniem psychicznym, na pewno jakąś terapią, rehabilitacją społeczną, na pewno możliwością i szansą na nawiązanie nowych znajomości, kontaktów i przyjaźni. Na pewno możliwością wyrwania się ze swojego czasem zaklętego kręgu, swoich czterech ścian. Są wśród nich ludzie, którzy mieszkają na piętrach bez windy i bardzo rzadko opuszczają swoje mieszkania. Jedna dziewczyna, która teraz przyjeżdża, już wiemy, że jest na wózku, ale będzie odprowadzona do pociągu w Warszawie, a my ją będziemy odbierali we Wrocławiu na stacji. Koncert noworoczny odbędzie się 10 grudnia o godzinie 16 w Teatrze Zdrojowym w Sztabnie Zdroju. Daniel Wieleba i Magdalena Engelmajer wystąpią w Wałbrzychu. 11 grudnia na scenie Wałbrzyskiego Teatru Lalki i Aktora zobaczymy spektakl Facebook w reżyserii Szymona Turkiewicza. Kim jest Facebook? Do czego zmierza? W jaki sposób udaje mu się pozyskiwać nowych wyznawców? Facebook to Bóg nowej ery społeczności internetowej. Bóg ery globalnego uwikłania w sieć, uzależnienia i zatarcia granicy między światem realnym a wirtualnym. Spektakl w reżyserii Szymona Turkiewicza porusza problem, który dotyczy większości z nas – uzależnienia od portali społecznościowych. Dotyczy problemu ludzi, bo ludzie dzisiaj są w czterech ścianach, czy w kafejce, w czterech ścianach zamykają się, no i w internet wchodzą i ten cały czas jakieś portale społecznościowe. Ale do czego zmierzam? Spektakl jest o tym, o zagrożeniach, które niesie, ale nie do końca, bo to zależy, kto z nas wejdzie do takiego, powiedzmy, portalu społecznościowego. Wieleba, który kreuje w spektaklu postać Facebooka, jak sam twierdzi, nie jest uzależniony od portali społecznościowych typu Facebook. Nie jestem absolutnie, no nie, nie, nie. Chociaż wiem, że w Warszawie powstała grupa już, spotykają się i rozmawiają o uzależnieniu na tym portalu, bo rzeczywiście one są 24 godziny, tak? Czyli cały czas się logują, cały czas są, chcą wiedzieć, co się dzieje. Natomiast nie jestem uzależniony, ale coś w tym jest. Z kolei Magdalena Engelmajer, czyli Ewa, która po załamaniu nerwowym szuka nowych znajomości w internecie, odzwierciedla tak naprawdę zwykłego człowieka uwikłanego w codzienne ludzkie problemy. Ostatnio rozmawiałem z kolegą i pokazywałem mu ten zwiastun. O, to widzisz, to rzeczywiście, to tak jak u nas. Mamy po te 35-36 lat, no wiesz, tu chłopak został i tak nawet po spektaklu tak niby się śmieje każdy, ale gdzieś to jest choroba, chyba też tak miałam, tak? Jak narodziła się koncepcja zaproszenia do Wałbrzyskiego Teatru Lalki aktora sceny współczesnej z Warszawy i zaprezentowania wałbrzyskiej publiczności Facebooka? Pomyślałem sobie już jakiś czas temu, w momencie kiedy zapraszałem na małą scenę spektakl Rzecz o Marlenie Dietrich, że miło, fajnie by było pokazać Wałbrzyszanom czasami spektakle, które są prezentowane w Polsce, w Europie, coś czego u nas nie ma na stałe w repertuarze. Była to Rzecz o Marlenie Dietrich, którą będziemy mogli jeszcze w przyszłym roku obejrzeć na małej scenie lub na dużej, w zależności od ilości widzów. Później, jako że znam ludzi, którzy współpracują z tą sceną w Warszawie. Znam Daniela Wielebę, znam Magdę Engelmajer. Razem studiowaliśmy swego czasu w szkole teatralnej. Dużo dobrego słyszałem o tym spektaklu, więc postanowiłem, żeby
żeby otworzyć nasz teatr na ten spektakl. Będziemy prezentować, mam nadzieję, że nie pierwszy i ostatni raz. Myślę, że to też jakby przekona Wałbrzyszan, że warto przychodzić do naszego teatru, do Teatru Dramatycznego na spektakle gościnne, żeby obejrzeć coś innego. Facebook już w niedzielę 11 grudnia o godzinie 17 i 19.30 w Teatrze Lalki Aktora. Były senator PO Roman Ludwiczuk wrócił do ratusza do pracy, jednak nie został w nim zbyt długo. Ludwiczuk otrzymał wypowiedzenie. Urząd Miasta nie chce komentować tej sprawy. Z uwagi na to, że jest to sprawa pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, nie komentujemy spraw pracowniczych. Ludwiczuk odszedł z ratusza na urlop bezpłatny po tym, jak został senatorem. Dziś stawił się do pracy, był wiceprezydentem. Wizyta w ratuszu nie trwała jednak długo. Wszystko wskazuje na to, że prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej nie chce pracować z Romanem Ludwiczukiem. Ludwiczuk otrzymał 3-miesięczne wypowiedzenie bez obowiązku świadczenia pracy. Próbowaliśmy skontaktować się z byłym senatorem, lecz nie odbierał od nas telefonu. Już po raz 11 miłośnicy informatyki i komputerów sprawdzą swoją wiedzę i umiejętności w konkursie Talenty Informatyczne. W konkursie uczestniczyć mogą nie tylko uczniowie z wałbrzyskich szkół, ale i z placówek znajdujących się na terenie byłego województwa wałbrzyskiego. Dzisiaj kierunki informatyczne są jednymi z najbardziej popularnych kierunków studiów. Pomysł wywodzi się bezpośrednio od nauczycieli informatyków Zespołu Szkół Politechnicznych Energetyk, którzy widząc duże zainteresowanie informatyką wśród młodzieży, dzieci, postanowili wyłonić tego najlepszego, a więc w formie właśnie konkursu. Konkurs odbędzie się 12 grudnia. Zgłosiło się już około 80 uczestników, a zapisy wciąż trwają. Mamy jeszcze 2 tygodnie czasu, a więc myślę, że znowuż te 100 osób będzie brało udział w tym przedsięwzięciu. Głównym celem konkursu jest wyłonienie najlepszych informatyków zarówno na poziomie szkoły gimnazjalnej, jak i ponadgimnazjalnej. W serwisie informacyjnym to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia jutro o godzinie 17.15. Prezenterkę uczesał salon fryzjerski René, Wałbrzych, Piłsudskiego 50. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.